jesteś trudno powiedzieć, co się stanie. Przewidywanie przyszłości, jak powiedział Piotr, przewidywanie jest trudne, a przyszłości w szczególności. W związku z tym szczegółowa analiza jest trudna. Bardzo dużo zostało już powiedziane. Część rzeczy, które myślę, że ja powiem, też zostało powiedziane. To z pewną ulgą przyjmuję. Zalew Wiślany i Zalew Wiślany zmierzają są obszarami Natura 2000. Myśmy się na to sami zgodzili jako państwo, jako członek Unii Europejskiej, więc jest to jakieś nasze zobowiązanie, żeby to chronić, czyli zachowywać stan przyrody taki, jaki był w momencie utworzenia tych obszarów Natura 2000. I nie jest to obciążenie, przeszkoda. To jest coś, co jest naszym zobowiązaniem. A jednocześnie w moim przekonaniu jest zobowiązaniem patriotycznym, bo uważam, że ochrona środowiska, ochrona przyrody to jest patriotyzm przyszłości w odróżnieniu od tego patriotyzmu, który się ogląda na groby, pomniki i patrzy wstecz i buduje pozycję na przewagach, krzywdach i innych takich zasługach wątpliwych. Jeśli chodzi o walory Zalewu Wiślanego, on jest bliższy niż Mierzeja, więc bardziej o tym chciałem powiedzieć. To jest ostoja ptasia i wraz z Mierzeją Wiślaną to jest ostoja środowiskowa, bo tam są dwa priorytetowe siedliska na Zalewie Wiślanym plus na Mierzei Wiślanej, te związane z Wydmami, siedliska priorytetowe, więc te powinniśmy chronić. Problem z dokumentami związanymi z oceną oddziaływania polega na tym, że w większości przypadków, czy we wszystkich przypadkach uznano, że to oddziaływanie będzie nieznaczące, choć we wszystkich przypadkach negatywne. Jest to rzecz ocenna i poprzednie raporty oceniały to wszystko inaczej i dowodziły, że to oddziaływanie będzie znaczące i istotne. Jak powiedział przedmówca, decyzja o tym, czy oddziaływanie jest znaczące, czy nie, jest istotna, ponieważ jeśli jest nieznaczące, to nie trzeba niczego udowadniać, można robić, co się chce. I nie trzeba udowadniać, że istnieje tu jakikolwiek nadrzędny interes społeczny, żeby zamach na integralność tego obszaru Natura 2000 wykonać. Poszczególne elementy przyrodnicze, zarówno na Mierzei, jak i na Zalewie, ucierpią w sposób zróżnicowany. W żadnym wypadku wydaje mi się nietragiczny. Chociaż raport pomija takie ekologiczne ujęcie, które by dotyczyło oddziaływań skumulowanych na przykład poprzez sieć środowiczną. Czyli ten gatunek nieznaczny, ten gatunek nieznaczny, ta grupa nieznaczna. Natomiast suma nie musi być taka sama jak średnia, czyli nawet jeżeli oddziaływania na poszczególne elementy są mało istotne czy przeciętne, to suma może być inna niż efekt uśredniony. I tego się nie bierze pod uwagę, a to jest bardzo istotne, bo decydenci czują się zwolnieni z obowiązku udowadniania istnienia nadrzędnego interesu społecznego. Tego przynajmniej mi nigdy nie udowodniono i na dwóch spotkaniach, które brałem udział w ciągu ostatniego miesiąca chyba, poświęconych temu zagadnieniu, pojawiały się najróżniejsze argumenty, dlaczego Mierzeja ma być przechowana. I najpierw powiedziano, że to nie jest polityczny projekt, że to jest projekt czysto ekonomiczny. Po czym, prawie że w drugim zdaniu powiedziano, że ale to się nie musi zwrócić, to nie ma żadnego znaczenia. Ja taką ekonomię jeszcze pamiętam, że się nie musiało zwrócić i nie zwracało się. Nie tylko nie musiało, ale się nie zwracało. Więc mi to tak wygląda, jeśli chodzi o te motywy. Więc żegluga jest niewarta, turystyka, owszem, to przy okazji, ale to nie jest najważniejsze i to się nie musi zwrócić. Przewozy, transport, to się nie musi zwrócić, albo się zwróci za te 500 lat, co to kogo obchodzi. Porównywano to z inwestycjami, które mają społeczne znaczenie, a też się przecież nikt nie upomina, że się musi zwrócić autostrada, albo budowa teatru, albo hali widowiskowe, albo czegoś takiego. To jest porównanie trochę kulawe w moim przekonaniu. Jeśli chodzi o
argumenty strategiczne militarne, czy jak je nazwiemy, no to wydaje mi się, że wąziutka droga w odległości kilkudziesięciu kilometrów od obwodu kaliningradzkiego, która jednym pociskiem może być zniszczona i cały transport zburzony, to jest bardzo słabe strategicznie. W ostateczności zawsze wytaczany był argument, że chodzi o swobodę. Chodzi o swobodę żeglugi, która jest w tej chwili zakłócona. Nieważne, że nie ma tam co pływać. Że do Gdańska pływa 17 statków, które ewentualnie, znaczy jednostek takich, które mogłyby popłynąć do Elbląga, gdyby była ta droga. Przy czym mówią, że no przecież 17 to nie jest tak mało, nie? Może Gdańsk, nie pamiętam, kiedy ten argument 17 to jest tak mało. Jeszcze musiały chcieć. 365 dni. Przy czym no, te argumenty o swobodzie, wolności i takie, to one są polityczne moim zdaniem, albo ambicjonalne, albo jakieś, także chodzi głównie o to, żeby Rosjan mógł zagrać na nosie, czy się uniezależnić, czy coś. Zamiast na przykład rozmawiać, albo domagać się arbitrażu, uwolnienia tej drogi wodnej przez Bałtyk, prawda? Nie słyszałem żadnych rozmów od czasu 2009 chyba roku, tak jak podpisałem to porozumienie. Kulawe pewnie, no ale rozumiem, że to ten partner do rozmowy nie jest najfajniejszy. Natomiast jak się nie rozmawia, no to się traci argumenty jakiekolwiek w tej sprawie. Zalew Wiślany jest istotny dla ptaków jako miejsce gniazdowania, ale tu pod tym względem obserwuję, że spory regres od lat 80. począwszy niestety, z przyczyn nie do końca wiadomych, głównie środowiskowych, ale takich polegających na zmianie szaty roślinnej, na zaniechaniu wypasu na miejsca, które należały do rezerwatu Zatoka Elbląska, gdzie gnieździły się środkowcy, przestały się gnieździć, jak to zarosło. Natomiast najistotniejsza w europejskiej, czy w paleoarktycznej, że tak powiem, skali rola Zalewu Wiślanego jest dla ptaków wodnych w okresie wędrówki. To jest po prostu ważne miejsce przystankowe. Jeżeli tam będzie co jeść dla tych ptaków, jeżeli tam będzie można odpoczywać, to tam się pojawia kilkadziesiąt tysięcy różnych gatunków kaczkowatych, które się tam zatrzymują i które przebywają tam albo parę dni, albo spędzają tam parę tygodni, a czasami nawet parę miesięcy, jeżeli zima nie nadchodzi, albo jeżeli się przedłuża i na wiosnę zalewie, że jest wolne od lodu, a dalej na północny wschód wody są jeszcze zamarznięte czy nieprzydatne, no to ptaki zatrzymują się tam na dłużej i to w skali europejskiej jest takie miejsce przystankowe ważne, przystankowe ważne dla ptaków w tej europejskiej skali. Co się zmieni po przekopaniu? Od samego przekopania bardzo niewiele. To znaczy, ja się obawiam tych zmętni, które podobno mają być ograniczone na skutek zastosowania technologii, które jeszcze nie były wypróbowane na zalewie, chociaż problem zmętnienia związanego z pogłębianiem jest od zawsze. To nigdy nie sięgnie po takie sposoby. Daj Boże, żeby tego zmętnienia nie było, bo ono uruchamia całą lawinę ekologicznych skutków polegających na zakłóceniu asymilacji roślin podwodnych, na zatkaniu aparatów filtracyjnych, filtratorów, czyli różnego planktonu, a także bentosu, organizmów, które z kolei stanowią pokarm dla ryb i dla ptaków, w związku z tym ten cały łańcuch w ten sposób się uruchamia. W trakcie podejść do opracowania tego projektu i oceny oddziaływania i osiągnięto jedną korzyść, o której zapomniałem powiedzieć, kiedy na innych zebraniach mnie pytano, czy są jakieś korzyści widzę z tego projektu. Zalew został relatywnie dobrze zbadany od tego czasu. I to jest korzyść, która została osiągnięta i moim zdaniem na tym należało poprzestać, bo dalej idących korzyści nie widzę.